Czy te sceny wydają się wam znajome? Myślę, że na pewno, bo są to w gruncie rzeczy sytuacje wzięte z życia codziennego każdego z nas. Ale co poza tym łączy je wszystkie w całość? Podpowiem wam. To, że za parę lat mogą być to zaledwie wspomnienia. Jeżeli doprowadzimy, by trzmiele ziemne zniknęły z naszej planety. Czy zastanawialiście się kiedyś, jedząc świeże pomidory na śniadanie, czy może wybierając swoją ulubioną sałatkę w restauracji ze znajomymi, że aby to wszystko było możliwe, to setki albo może nawet tysiące małych owadów poświęca większość swojego życia? Już wiek XIX to czas cywilizacji, nowoczesności, kiedy zapomnieliśmy w gruncie rzeczy o naszej matce naturze. Myślimy, że robimy ogromny krok do przodu, a tak naprawdę cofamy się o kilkadziesiąt lat. Zataczamy błędne koło, doprowadzając do autodestrukcji. Chcemy brać, nie dając. W większości ludzie nie zdają sobie sprawy, że ponad 80% gatunków roślin potrzebuje takiego zapylenia przez owady, by móc wydać nam owoce i nasiona, czyli nasze pożywienie. Już na terenie samej Europy mamy ponad 4000 takich odmian warzyw. Mimo to w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat populacja trzmiela ziemnego zmniejszyła się aż o 90%. Czy to zatem nie czas na zmiany? Mimo to trzmiele są bardzo wytrzymałymi zawodnikami. Porównując je do pszczoły, bo same również należą do gatunku pszczół, ale do pszczoły miodnej, którą przysłowiowo zwiemy właśnie pszczołą, to jest on o wiele bardziej efektywny. Niestraszne są im deszcze, wiatr, bo ograniczają się dopiero przy 70 km na godzinę, gdy pszczoła miodna przy 30. Dodatkowo zaczynają swoją pracę o wiele wcześniej, bo już w temperaturze około 5 stopni Celsjusza, gdy pszczoła miodna przy 15. Przez to też dzień ich pracy jest o wiele dłuższy, a w czasie jednej minuty mogą zapylić nawet dwa razy więcej roślin. Dodatkowo lepiej przystosowują się do zmian środowiska, co jest równie ważne w pracy na polu czy w sadownictwie. Kto z was boi się pszczół? No, myślę, że na pewno należycie do większości, bo zazwyczaj, gdy zadaję to pytanie, to słyszę, no kurczę, boję się tych pszczół, bo no nie wiem, co one mogą mi zrobić, urządzą mnie, ja mam rodzinę, dom, dzieci, ja chcę żyć. Więc kurczę, no tutaj mam również dobrą dla was informację, ponieważ mimo, że trzmiele faktycznie mogą urządzić, to nie zostawiają one żądła w skórze, przez co ilość tej trucizny jest naprawdę mała. Dodatkowo są mniej agresywne od pszczoły miodnej, a jak to każde dzikie zwierzę, atakują w samoobronie. Więc spróbujmy wyobrazić sobie takie puszyste kulki, które latają i chcą po prostu pomóc człowiekowi. Bo a propos pomocy, czy ktokolwiek z was miał kiedyś styczność w pracy w szklarniach? No myślę, że na pewno, czy to dziadek, czy babcia uprawiali takie pomidory czy ogórki w szklarni, to nawet już teraz my preferujemy jednak tę zdrową, ekologiczną żywność właśnie z takich upraw pod osłonami. No i właśnie wtedy zdajemy sobie sprawę, jak ciężka jest to praca. Wysoka temperatura, wilgotność, ale musimy z tym pędzelkiem chodzić i tą jedną roślinkę, która ma kilkanaście kwiatów po kolei, a jeszcze przed nami kilkadziesiąt, sto kolejnych. Jest to naprawdę męcząca praca. Ale te rośliny muszą zostać zapylone. Jeżeli nie przez człowieka, jeżeli nie przez środki chemiczne, no właśnie.
Tu również pomocne nam będą właśnie trzmiele ziemne. Bo okazuje się, że są one jedynymi owadami, które stanowią ekologiczną alternatywę do zapylania roślin pod osłonami. I aby wam to udowodnić, w ciągu ostatnich 2 lat przeprowadzałam doświadczenia, które polegały na porównaniu ilości i jakości pomidorów z 2 tunelów foliowych. W jednym z nich znajdowały się pomidory zapylane przez samego człowieka, bez innych owadów zapylających. Drugi zaś był zapylany jedynie przez właśnie trzmiele ziemne. I jak się okazało, ilość pomidorów z tunelu zapylanego przez trzmiele była o około 30% wyższa. Co więcej, jakość tych pomidorów była lepsza, bo poza tym, że były one większe i smaczniejsze, to były też zdrowsze, miały grubszy miąższ. Dodatkowo, taka jedna rodzina trzmieli, czyli około 100-200 osobników, czyli nie kilka tysięcy, jak przy pszczole miodnej, może zastąpić naszą pracę człowieka na terenie od 2000 do 2500 metrów kwadratowych, czyli w rzeczywistości na terenie o wymiarach około połowy boiska do gry w piłkę nożną. Mimo tak ogromnych zalet dla środowiska przyrodniczego, ale i nas samych, one nadal giną. A jednym z tych problemów, które napotykałem już na samym początku swojej drogi, jest znalezienie odpowiedniego miejsca do założenia rodziny. A jest to u nich kluczowy moment w życiu, ponieważ każdy trzmiel żyje zaledwie rok i na nowo wiosną jego potomkowie budzą się i szukają takiego miejsca. Niestety, obecnie my, bez namysłu, wypalając łąki, wybierając monokultury, wycinając lasy czy stosując pestycydy, zabieramy im te naturalne miejsca. Szacuje się, że zaledwie 30% samic każdej wiosny przeżywa takie poszukiwania. Zatem pomyślmy, co ja sam mogę zrobić dla takich trzmieli? Wszystko. Zróbmy im dom. Jak się okazuje, nie jest to tak trudne wyzwanie, ponieważ taką oto budkę wystarczy wyłożyć w środku czy to suchymi liśćmi, mchem czy trawą, a następnie położyć w okolicy zapylanych przez nie roślin, czyli w gruncie rzeczy większości, które mamy w swoich ogrodach. Co więcej, należy to zrobić właśnie teraz, bo marzec to jest właśnie ten czas, kiedy trzmiele budzą się ze swojego snu. Dodatkowo niebieski kolor nie jest tutaj przypadkowy, bo tak samo jak kolor koszuli pana w trzecim rzędzie, no jest pan teraz bardzo atrakcyjny dla takich trzmieli. No a jak to owady, to mogą zrozumieć to dwojako, więc raczej nie zalecam stosowania takiej barwy w pracy z trzmielami. Natomiast jeżeli chodzi o zabarwienie takiego domu, to jest dla nich bardzo zachęcający. Więc gdy już zrobimy taką budkę, to postarajmy się, by ten mały gest był takim ogromnym podziękowaniem za wszystkie spędzone wspólnie rodzinne śniadania. I mam do was jeszcze jedną prośbę. Gdy następnym razem zauważycie przelatującego trzmiela, to pomyślcie, jak wiele korzyści daje wam to małe stworzenie. Obecnie zyski z zapylania roślin przez owady zapylające szacuje się na około 265 miliardów euro rocznie. Ale w gruncie rzeczy na ile można by wycenić tę radość płynącą z widoku barwnego ogrodu, witającego nas każdego wiosennego poranka? Bo oprócz odmian uprawianych przez człowieka, to również większość innych dziko żyjących roślin również potrzebuje go. Pamiętajmy, by nawet w nowoczesnym rolnictwie w XXI wieku zawsze brać pod uwagę dobro trzmieli i innych owadów zapylających. Bo jak podobno stwierdził sam Albert Einstein, gdy pszczoły wyginą, to człowiekowi zostaną
około 4 lata życia. Dzięki, Moniko. Jak pewnie część z was zauważyła, macie w goodie bags, w torbach TEDxowych, takie oto budki. Ta już jest złożona. Było to nie lada wyzwanie, ale udało się. Moniko, opowiedz, co możemy z tym zrobić? No właśnie, takie właśnie materiały otrzymaliście w swoich TEDxowych torbach, więc tym razem stanowczo ułatwiliśmy wam tę pracę, więc tylko nic co wrócić do domu i zbić po prostu taką budkę i następnie już jutro czy za dwa dni wyłożyć taką budkę w swoim ogrodzie i czekać na taką rodzinę trzmieli, która będzie wam pomagać w ogrodzie. A jeszcze powiedz, na jakiej wysokości to powinno się znaleźć, bo to jest dla trzmieli ziemnych, tak? Tak, jak sama nazwa mówi, trzmiele ziemne raczej właśnie w ziemi będą szukać takiego miejsca, więc możemy ją lekko podkopać i włożyć do ziemi. Super, no to mamy plan na weekend. Więc powodzenia. Tych domków mamy tylko 400, a jest was nieco więcej, więc mam taką propozycję, że ci z was, którzy planują takie domki powiesić, a marzec to jest najlepszy termin, dokładnie, prawda? Bardzo prosimy, żebyście je zabrali ze sobą. Ci, którzy wiedzą, że nie skorzystają z takiej opcji, przekażcie to innym osobom, które nie trafiły na taką paczuszkę w swojej torbie. I dziękujemy ci, Moniko. Dziękuję bardzo.